Dzień dobry, tu ja mówię. Szanowni Państwo, jest mnóstwo spraw do omówienia. Właściwie jest jedna sprawa do omówienia, ale jest mnóstwo wątków, dlatego od razu przechodzimy do rzeczy, cofając się do wczorajszego odcinka, bo te wiadomości, które podał komisarz Wojciechowski, zostały sprostowane, poszło do mentji z Komisji Europejskiej, poszło też do mentji od Tuska, ale w takim tonie, no, że to on chce przedstawić dobre wieści, żeby mu się tutaj Wojciechowski nie pałętał i nie wchodził w paradę, bo on jest od tego, aby to, co zostało ustalone gdzieś tam już w kuchni na zapleczu Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, zostało sprzedane we właściwy sposób, więc ja bym się jeszcze powstrzymał z tymi komentarzami, że Wojciechowski powiedział nieprawdę, bo może się okazać, że raczej sobie tego nie wymyślił, gdzieś to musiał słyszeć, musiał brać udział w jakiejś nasiadówce i stąd te przecieki. Oczywiście przedwcześnie i bez prikazu przekazał, a to jest o tyle istotne, że proszę Państwa, ta teza dotycząca konsekwencji w protestowaniu, dotycząca aktywności rolników, którzy walczą o swoje i dlatego są tacy zdeterminowani, no nie chciałbym jej psuć, bo to byłoby bardzo szkodliwe społecznie. Więc poczekajmy spokojnie, chociaż ja cały czas oczywiście podtrzymuję tą ocenę, że to jest wygrana bitwa. I być może strategiczne cofnięcie się Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, po to, żeby później jeszcze bardziej przykręcić śrubę. Tutaj bardzo słusznie komentujący, nie tylko na polskiej chacie, ale na zewnątrz polskiej chaty, zwrócili uwagę, że przecież mamy wybory europejskie, więc politycy też nagle się stają łagodni jak baranki. Dobrze, ale ta kwestia jest bardzo istotna. Dlatego postanowiłem jeszcze parę słów jej poświęcić. No ale jednak wydarzeniem numer jeden to są wczorajsze zadymy. Ja się tutaj, proszę Państwa, nie boję tej tezy. Nie wiem, obiecałem rodzinie, że po sądach się ciągnął, nie będę. Ale tej obietnicy tak do końca się spełnić się nie da, no bo przecież tutaj wiadomo, człowiek sobie żyje, Pan Bóg Wokandy nosi. Nie dopuszczam innej możliwości niż taką, że reżyserem tego wczorajszego tragikomicznego spektaklu jest Tusk. To znaczy, jestem pewien, że bez jego zgody, zresztą to jest jego pieczęć. To, co się wczoraj wydarzyło, to jest pieczęć władzy Tuska, którą doskonale znamy. Znów zastosuję ten zabieg, szanowni państwo, jestem nieprzygotowany. Przyznaję się na wszelkie świętości. Nie robiłem żadnego researchu, nie robiłem żadnej podróży po znanej wyszukiwarce, aby sobie przypomnieć wszystkie prowokacje z udziałem władzy Tuska i to jeszcze te najgłośniejsze to było w parze Tusk-Sienkiewicz. To, co Państwu przedstawię za chwilę, to jest z głowy. Płonął samochód TVN-u i chyba zachowuje chronologię, tak mi się wydaje. Płonęła tęcza i to wielokrotnie. Płonął skłod, a na trasie tego skłodu jeszcze akurat urządzono remont a propos kostek brukowych, do których zaraz oczywiście przejdziemy. Na trasie wyznaczono trasę marszu tak, że ona przechodziła i obok skłodu, gdzie oczywiście skład dla tych Państwa, co nie znają się na tej terminologii lewackiej, to nie jest żaden powód do wstydu. No to jest taka opuszczona ruina, w których żyją lewacy anarchiści i uważają, że mają prawo. No dzicy lokatorzy tak w rzeczywistości i uważają, że mają do tego prawo, bo świat jest zły, okrutny i nie kocha lewicowych anarchistów. Nie wiem, tą prawicowi też są anarchiści. Kilkakrotnie o nich mówiliśmy. Także na trasie tego marszu akurat urządzono remont, leżała kubka bruku, lewacy przygotowali oczywiście akcję, kontrakcję w stronę tak zwanych faszystów, no i za tym
jest gotowa. No i na końcu rzecz jasna, nie można zapomnieć o płonącej ruskiej budce. Tam poseł Bosak bardzo mocno się udzielał, aby do tej prowokacji nie doszło. No ale wiemy z rozmów Wojtunika, byłego szefa CBA, podkreślam, z panią minister Bryńkowską, nawiasem mówiąc, tą, co odpowiadała za fundusze europejskie, w tej rozmowie oprócz takiego rechotu, ale jaja, usłyszeliśmy, że była taka koncepcja Bartłomieja Sienkiewicza, aby podpalić ruską budkę i zwalić to na faszystów, na nazistów z obozu patriotycznego, z Konfederacji i oczywiście powiązać to z PiS-em. To, co się wydarzyło, proszę Państwa, wczoraj, to jest pieczęć, to jest jeden do jednego. No, mieliśmy także kopanie w głowę przypadkowych przychodniów, żeby uzupełnić ten brutalny obraz na zagumienie polityczne. I to, co widzieliśmy wczoraj, Szanowni Państwo, jest kopią. To jest produkt firmowy polityki Donalda Tuska. Jak wiemy, można i trzeba mieć 1000 pretensji do poprzedniej władzy, do PiS-u. Również w zakresie pałowania, ja muszę to powiedzieć bez względu na to, jak będziecie się tu Państwo, część z Państwa na mnie oburzać. Ja pamiętam doskonale, jak tak zwani prawi z jakimś sadyzmem, z jakąś dziką satysfakcją bili brawo i krzyczeli więcej, więcej, gdy policja, tam już rutynowo nazywana ZOMO, pałowała ludzi, którzy protestowali przeciw absurdom pomorowym, przeciw zamykaniom lasów i zamykaniom gospodarki. Bili te brawa razem ze silnymi razem, nomen omen. I tak jak mówię, czuli jakąś dziką satysfakcję. To było naprawdę nieludzkie. To było... mówi się często, że to jest ze zwierzęcenia, no ale bardzo, bardzo słusznie kontrowane są te argumenty tym, że zwierzęta się w taki sposób nie zachowują. Mają swoje grzechy również fanatycy, podkreślam, fanatyczni zwolennicy PiS-u, którzy obronią, czy próbują obronić każdą działalność swojej ulubionej partii, chociaż była ona najbardziej niegodziwa. Niemniej jednak, proszę Państwa, przy tym 1000 zastrzeżeń i pretensji do PiS-u nie można powiedzieć, aby nie nastąpił cud za jej władzy. Mianowicie całkowicie zniknęły, niemalże całkowicie zniknęły prowokacje na marszach niepodległości i za czasów, gdy PiS sprawowało władzę, nic nie płonęło, proszę Państwa. Nikt nikogo nie kopał w głowę na marszach niepodległości. I chociaż pojawiali się rozmaitego rodzaju prowokatorzy, no to byli stosowani, to byli traktowani klasyczną, najbardziej skuteczną metodą, czyli tłum się rozchodzi, krzyczy prowokator, prowokator, on wtedy jest jak na patelni i jest po sprawie. Proszę Państwa, jeszcze zanim przejdę do sedna sprawy, mała okoliczność konieczna do ustalenia stanu faktycznego. Pamiętacie Państwo z drugiej strony, co się działo za czasów władzy PiS, kiedy chociażby wściekłe Młacice gryzły, pluły w twarz policjantom, wyzywały, albo co robił Frasyniuk, jakie jaja sobie robił z policjantami i zresztą został uniewinniony, już nie pamiętam, kogo tam udawał, jakiegoś Józefa, Józefa jakiegoś tam. A ci policjanci stali jak zamurowani, jak ci szkoccy strażnicy przed różnymi ważnymi miejscami dla Królestwa Wielkiej Brytanii. To też jest bardzo ważne, chociaż tutaj niektórzy wypominają, że gdzieś tam policjanci cywili z pałkami teleskopowymi pałowały co bardziej wściekłe Macice. Takie wydarzenie też, to też, proszę Państwa, miało miejsce i nie ma udawać, że nie miało miejsca, no ale tego się nie da porównać ani z tym, co się działo za czasów Tuska, ani z tym, co za czasów pierwszego Tuska, ani z tym, co się działo teraz, czyli za czasów drugiego Tuska. Czyli mamy, proszę Państwa, komplet. A dlaczego mówię o tym, że ci policjanci stali jak zamurowani? No nie dlatego, że nagle ktoś ich, nie wiem, za przeproszeniem naćpał melisą
albo w trakcie wykonywania obowiązków służbowych ćwiczyli jogę czy inne tai chi, tylko, szanowni państwo, dlatego, że taki był rozkaz polityczny. Taki był rozkaz polityczny, aby nie okazywać agresji, aby cierpliwie znosić to, co się wokół policji mającej zapewnić bezpieczeństwo tak zwanym zwykłym obywatelem dzieje, aby z godnością i siłą to te wszystkie zadymy organizowane przez wściekłe mężczyzny i inne pioruny znosić. Proszę państwa, teraz wracamy, czy przechodzimy do tego, co jest najważniejsze. Wczoraj nie było jednej zadymy. Wczoraj tak naprawdę była zaplanowana jedna wielka zadyma w Sejmie i chodziło, a właściwie dwie. Przede wszystkim chodziło o przepchnięcie tego absurdu związanego z uchwalaniem stanu prawnego, w jakim znajduje się Trybunał Konstytucyjny. Czyli znów mocą ustawy zamieniamy wschód słońca z zachodem, mocą uchwały, przepraszam, zamieniamy wschód słońca z zachodem. Stwierdzamy, że żyrafa ma dziób, no, a słoń rogi. Czyli coś, co tak zwane autorytety, tak zwany terroryzm praworządności na siłę próbuje wprowadzić poza wszelkimi regułami prawa. To jest wręcz groteskowe zachowanie po to, żeby przejąć władzę, żeby przejąć kontrolę polityczną nad kolejnymi instytucjami państwa, ponieważ one teraz, tu też trzeba uczciwie powiedzieć, są pod kontrolą innej siły politycznej. Cała ta operacja, gdyby nie protest rolników, proszę państwa, wyglądałaby zupełnie inaczej, a ona, to trzeba powiedzieć, że jak na skalę tego przedsięwzięcia, na skalę bezczelności, skalę bezprawia, ucichła. Przeszła, no nie można powiedzieć, że niezauważona, ale na pewno przeszła cicho. Znacznie ciszej niż wtedy, gdyby była centralnym punktem debaty publicznej w tym konkretnym dniu. A do tego jeszcze mieliśmy, proszę państwa, zadymę związaną z aborcją. No i tutaj Hołownia z kolei zebrał ostre baty. No państwo już na pewno połączyliście te fakty. Nie doszłoby do żadnych prowokacji na wczorajszych protestach rolników, a zwróćcie państwo uwagę, że te protesty, jak wczoraj mówiliśmy, trwają chyba od 3 tygodni. Oczywiście było jakieś tam palenie opon, były jakieś tam mniejsze czy większe ekscesy, ale nie było takiej zadymy. Nie doszłoby do tej zadymy, gdyby nie było politycznego przyzwolenia, gdyby nie było politycznej reżyserii. I tutaj, proszę państwa, spowodowanie takich zamieszek, spowodowanie takiej zadymy można wykonać dwoma znanymi technikami. Po pierwsze, policjanci w cywilu, czy brutalność w zachowaniu policji, no są filmiki, które już krążą po internecie, gdzie policjanci, no niemalże analogia jeden do jednego, tylko że tym razem nie kopią w głowę człowieka przypadkowego, on sobie stał na ulicy z flagą, ale zgranowali go, powalili na ziemię i nawet jeśli, proszę państwa, wcześniej on uczestniczył w jakiejś tam zadymie, gdzieś tam naruszył prawo, no to ta interwencja, proszę państwa, nie miała nic wspólnego z cywilizowaną interwencją. Tam było chyba 10 czy 15 takich uzbrojonych policjantów, te tarcze, kaski, po prostu go zgranowali, go spałowali, spokojnie mogli go odprowadzić, tak jak kiedyś odprowadzili Gajewską i to się okazało, że wtedy jest Białoruś i inny Putin. Nie ma możliwości, proszę państwa, aby doprowadzić do takiej zadymy bez udziału policji albo prowokatorów, zadymiarzy, których się na takie wiece zaprasza i wtedy, i tylko że tu znów
musi to być skoordynowane z rozkazami dla policji, aby policja przyzwoliła na wybuch takiej zadymy, takiej zamieszki, a dalej, proszę Państwa, to już są emocje. Dalej to już jest potężna adrenalina. No pamiętajcie, że za tymi hełmami, za tymi tarczami, za tymi pałkami, kamizelkami, kuloodpornymi i brukoodpornymi, no jest żywy człowiek. Jest żywy człowiek. No nie chcę tutaj nisko żartować, rzucać sucharami, ale policjant też człowiek. I w momencie, kiedy dochodzi do... I to jest zawsze tak, że no kupą mości panowie, ci, którzy się identyfikują z tą grupą i widzą, że tam jeden dostał w głowę, leci mu krew, no to zdajecie sobie z Państwa sprawę, jak to funkcjonuje. No to jest zew, pierwotny zew i idzie się do przodu. I mamy te sceny znowu, drugi bardzo znany film, gdzie policjanci rzucają kostkami brukowymi. No, proszę Państwa, to się nie broni w żadnym porządku prawnym. No, policjanci nie są od tego, aby się rewanżować, no powiedzmy nawet tym zadymiarzom i prowokatorom i używając ich narzędzi. No to równie dobrze można by było to sprowadzić do tego, że jeśli policjantowi ukradziono samochód, to nie będzie szukał złodzieja, tylko pójdzie ukradnie samochód komuś innemu. Bo to jest oczywiście paranoja. Także to są sceny nie do obronienia. Te dwa filmiki, tam obrazy nie kłamią. Te dwa filmiki pokazują wyraźnie, jaki padł rozkaz. Z czyjej strony padł rozkaz. No, wyobrażacie sobie Państwo, że Kierwiński, na którego słuszne gromy się teraz zwaliły, że Kierwiński podejmuje samodzielną taką decyzję, doprowadza do tej zadymy, mówi: szefie, proszę o to moje dzieło, to może jakaś nagroda albo premia. No nie ma takiej możliwości. Proszę Państwa, nie ma takiej możliwości. Tutaj pieczęć musiał przybić Tusk i on tą pieczęć przybił, bo to jest jego firmowy produkt. Przepraszam. No i teraz jeszcze trzeba uzupełnić ten obraz. No bo Państwo wiecie już, że ta zadyma została sprowokowana, została politycznie wyreżyserowana przez Tuska po to, żeby przykryć akcję z Trybunałem Konstytucyjnym i po jakiejś części aborcja, która wbrew pozorom wcale nie jest Tuskowi na rękę, no bo mu rozwala koalicję, chociaż on się akurat cieszy, że tam lewica się naparza z Hołownią, bo w tym czasie może zyskiwać jakieś punkty dla siebie. No ale to na dłuższą metę, proszę Państwa, jest bardzo niebezpieczna gra. Bardzo niebezpieczna gra. Ja myślę, że tam już tamy puściły, że chemii magnesu i nadawania na jednych falach pomiędzy lewicą a Hołownią, nawet częścią Koalicji Obywatelskiej, a już nie wspominając o elektoracie, który się już natychmiast podzielił, no to tej chemii już nie będzie. I to się zaczyna proces rozkładu tej koalicji. To o tym też, przepraszam, o tym też mówiliśmy. Ale to nie wszystko. Przykrycie aborcji, przykrycie Trybunału Konstytucyjnego, to nie wszystko. Jest jeszcze jeden popisowy numer, jeszcze jeden popisowy scenariusz Tuska. To on się zawiera w słowach komentarza do wczorajszych wydarzeń, dzisiaj rano przed wylotem chyba do Bukaresztu na spotkanie partii tej APP. Tusk powiedział, że on nie będzie z chuliganami rozmawiał, ale będzie rozmawiał z rolnikami. W TVN-ie od rana był jakiś przedstawiciel rolników, co ja go pierwszy raz widziałem, dziennikarz rolnik. No i on zwracał uwagę na to, co później potwierdził Tusk, albo nawet jednocześnie szedł ten komunikat, że dopóki wśród strajkujących rolników nie pojawiła się solidarność rolników indywidualnych, czyli przewodniczący Piotr Duda, to tam żadnych zadym i tych innych przykrych scen nie było. To samo, proszę Państwa, powtórzył Tusk. No, czyli jest stary jak świat zabieg. Podzielić rolników, tak? Oddzielić ziarno od plewy, oczywiście w cudzysłowie, wskazać tych winnych i ci winni, tak, zupełnie przypadkowo są z przeciwnego obozu politycznego, no z tym, że to nie jest, nie wiem, organizacja typu Wafelkowi naziści nagrani przez
przez TVN w lesie, w tej samej technologii, tej samej reżyserii, no ale jest to potężna organizacja. No, Solidarność jest największym ciągle związkiem zawodowym, więc to tak prosto nie przejdzie. Ale już jest, proszę Państwa, jasny komunikat i typowy dla Tuska, że mamy do, tak jak kiedyś z Kibulami mieliśmy do czynienia, na czym nawiasem mówiąc Tusk się wywrócił i tu będzie podobnie. Tak teraz mamy do czynienia z chuliganami z Solidarności Rolników Indywidualnych, czyli pisockimi nazistami, faszystami, zadymiarzami, no i rolnikami, z którymi, jak tu zapewnił, on będzie rozmawiał i przekaże im dobre wiadomości. I wszystko byłoby fajnie. Wszystko byłoby fajnie, mielibyśmy powtórkę z tragi farsy, czyli z rządów pierwszego Tuska, 1:1 z rządami drugiego Tuska, no gdyby nie pomysły, jakie wcześniej po drodze zrealizował pan król Europy i rycerz na białym koniu, chociażby takie, że do koalicji zaprosił niejakiego Kołodziejczaka. I tenże Kołodziejczak, biorąc pod uwagę to, jaki ma charakter, jaki jest jego mental, jak to mówią trenerzy piłkarscy, to jest tykająca bomba. I on wcześniej czy później wybuchnie i już powoli ten ląd się skraca coraz bardziej. Otóż pan Kołodziejczak dzisiaj powiedział, że on wystąpi do Kierwińskiego z pismem o wyjaśnienia, dlaczego policjanci połowali rolników. I zwróćcie Państwo uwagę, że on tu nie mówił o rolnikach z Solidarności czy nie z Solidarności. To jest taka piąta kolumna trochę w tej koalicji, jak mówię, tykająca bomba, która wcześniej czy później wybucha, a jak na razie robi same zadymy albo podsyca zadymy. No, proszę Państwa, to miał być łącznik. To miał być człowiek, który przyciągnie na stronę Koalicji Obywatelskiej, która zawsze miała problemy z pozyskiwaniem głosów rolników, bo po prostu nim gardziła. Jako szacowny, oświecony europejski, wielkomiejski elektorat i wielkomiejscy i europejscy politycy. Tymczasem Kołodziejczak jest dla tej koalicji kulą u nogi. On nie tylko żadnych rolników nie przyciągnął na stronie koalicji, bo jest uznawany powszechnie za zdrajcę, ale próbuje się utrzymać na powierzchni. To na powierzchni zarówno tej rządowej, jak i na powierzchni we własnym środowisku. I on będzie musiał w końcu wybrać. Jest mało prawdopodobne, aby wybrał trwanie w koalicji z Tuskiem, bo też i ze strony Tuska wcześniej czy później pójdzie sygnał, aby Kołodziejczaka jako balast dla tej koalicji odstrzelić i to się stanie bez większych kosztów politycznych. No nie wiem, ile on tam wprowadził tych posłów, ale oprócz siebie może z dwóch, może z trzech, no to w żaden sposób koalicji i większości nie zagrozi, a zresztą Kołodziejczak już nie ma się gdzie podziać, bo jak wiemy, Kaczyński nazwał go gówniarzem, jeszcze został za to ukarany. No to jak to wszystko razem sobie, proszę Państwa, skompletujemy, no to niech mi ktoś powie, że to nie jest scenariusz pisany przez Tuska. Wszystko, każdy jeden punkt się tu zgadza. Pierwsze, o czym wspomnieliśmy, to są uzgodnienia, jakie zapadły w kulisach, w rozmowach w Unii Europejskiej. To, co przekazał komisarz Wojciechowski, w mojej ocenie jest w 100% prawdą. Co prawda zdementowane mi, ale takie rozmowy musiały się odbyć, takie wstępne ustalenia musiały zapaść. No tylko, że Wojciechowski dostał po głowę, ja go w żaden sposób nie chcę bronić, bo on się do obrony nie nadaje, ale trzymajmy się faktów. Tylko Wojciechowski dostał po głowie za to, że szanowni państwo, wyrwał się, wystąpił przed szereg i nie jest właściwą osobą do tego, aby ogłaszać tak znamienite wiadomości, bo to jest zarezerwowane do takich ludzi na przykład jak Tusk albo ktoś wyżej w Unii Europejskiej. No i to jest pierwsza rzecz. Te ustalenia w Unii Europejskiej prawdopodobnie są takie, jak przekazał Wojciechowski. Zostały one zdemontowane, być może zostaną skorygowane po to, żeby to nie przypominało tego, co mówił Wojciechowski, no ale nie należy się dawać na to nabierać, bo to jest krok w tył
a może się zakończyć marszem do przodu, jeszcze znaczniejszym przykręceniem śruby. Druga kwestia, proszę Państwa, to jest wyreżyserowana, zaplanowana zadyma przez Tuska, jego pieczątka, jego przyzwolenie i prawdopodobnie jego pomysł, aby zadymą na po raz pierwszy taką dużą zadymą przez 3 tygodnie protestów rolników przykryć bandycki numer z Trybunałem Konstytucyjnym i przykryć awanturę związaną z aborcją, no, która jest z jednej strony Tuskowi służy, a z drugiej strony jest, proszę Państwa, bardzo niebezpieczna na dłuższą metę, bo prowadzi do rozpadu koalicji. I to jest druga rzecz. Trzecia rzecz, proszę Państwa, to jest wywołanie podziału, wywołanie konfliktu wewnątrz protestujących rolników, czyli stara zasada dzieli rząd, i to już widać gołym okiem. Tutaj jest, to już jest naprawdę grubymi nićmi szyte i wiadomo, o kogo tu chodzi. Wiadomo, no ruskie onuce to też tam gdzieś próbują się zahaczyć Konfederację, bo o dziwo posłowie Konfederacji się pojawili na tych protestach rolników. Ja mówię o dziwo, dlatego że to stanowisko ultraliberalne mówi o tym, że to też są darmozjady, które żyją tam gdzieś na Kruzie, są dotowane, czyli są na garnuszku państwa i tak dalej. Zostawmy to. My nie szukajmy podziałów. Dobrze, że się posłowie pojawili, dobrze, że Mencen zobaczył na własne oczy, a może przez chwilę nawet nie widział na własne oczy, bo dostał gazem pieprzowym po oczach, że PO i PO to jednak są dwa różne zła, a nie jedno zło. Przepraszam. No ale oprócz tych ruskich onów, które nie bardzo pykły, że to narracja kremlowska i putinowska, no to no wyraźnie został wskazany wróg palcem, czyli Solidarność Rolników Indywidualnych, czyli Solidarność w ogóle, czyli Piotr Duda, czyli proszę Państwa, PiS. No i czwarta rzecz. Wychodzi Tusk cały na biało i mówi o tym, że oczywiście jako domorosły Salomon mówi o tym, że on pomimo tego, że w grupie rolników pojawili się chuligani, to on nie traktuje rolników jak chuliganów, czyli odseparował sobie tą grupę Solidarności na bok, nazwał ich chuliganami. Te podziały, oczywiście to za chwilę będzie o tym w internecie jeden wielki szum. Ten podział już się wytworzył. W przypadku rozmów Tuska z rolnikami, a on tam znowu obiecał im jakieś fantastyczne wiadomości, czyli prawdopodobnie przekaże zmodyfikowaną wersję tego, co przekazał Wojciechowski. No i będzie miał ustawioną naprzeciw siebie, że będzie próbował skonfrontować te dwie grupy, czyli wydzieloną Solidarność nazwaną chuliganami i resztę rolników, którzy walczą o swoje prawa. Czyli to, co Tusk potrafi robić najlepiej. Wywołać zadymę, podzielić społeczeństwo i na końcu wystąpić w roli rozjemcy tego jedynego sprawiedliwego, który wydaje najbardziej właściwe wyroki. Dokładnie, proszę Państwa, to się wczoraj wydarzyło. A przyczyną tego wszystkiego, jeśli chodzi o te uliczne zadymy, jest to, co pisałem i na portalu Patrzymy, i na portalu X. My nie mamy policji, my mamy policję polityczną, jeżeli chodzi o tego rodzaju kryteria uliczne, że tak to określę. I za każdym razem poziom interwencji, czy ta interwencja będzie, no bo proszę Państwa, ja też trochę współczuję tej policji, bo kiedy jest rozkaz od góry nie robić żadnych prowokacji, wytrzymywać napór tłumu, nie okazywać żadnej agresji, no to w internecie się słyszy, co to za policjant, ta wściekła macica pluje mu w twarz, gryzie go, wyzywa, a on stoi jak mumia. No i poniekąd, proszę Państwa, jest to, te argumenty mają mu uzasadnienie. Z kolei, gdy policja reaguje
w sposób właściwy, no bo tutaj też się nie oszukujmy, proszę Państwa. No jak widzicie interwencje policjantów na zachodzie, francuskich czy niemieckich, to nawet podczas tej wczorajszej zadymy, to te polskie orły w policyjnych mundurach, to i tak są aniołki. No to jeśli zareaguje policja agresywnie, no to zawsze dostanie po łbie albo od jednej, albo od drugiej strony, w zależności od tego, jakie interesy polityczne, jakie rozkazy polityczne realizuje. No ale ja tu nie jestem naiwny, proszę Państwa, to się nie zmieni. To się akurat nie zmieni. Decyzje w takich przypadkach, w tych warszawskich, zwłaszcza dużych demonstracjach, polityczne związane z działalnością policji będą zawsze występowały i obojętnie kto będzie rządził. Pocieszające w tym wszystkim jest to, że Tusk na tego rodzaju scenariuszach, na tego rodzaju prowokacjach, które już są teraz nie do ukrycia, bo te filmiki najgłośniejsze w internecie, nawet TVN dzisiaj pokazywał, i tam niewielu było obrońców tego, co na tych obrazach widać, no bo tego się po prostu, proszę Państwa, za bardzo bronić nie da. To też jest inna sytuacja niż w latach 2005-2007 i za to też Tusk odbierze rachunek. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Nie należy się wycofywać z tej opinii, z tej oceny, że rolnicy ugrali swoje, że rolnicy ugrali bardzo dużo i swoją konsekwencją, swoją determinacją prawdopodobnie doprowadzą do tego, że część tych idiotycznych obostrzeń Zielonego Ładu zostanie zniesiona, tylko ogłosi to właściwy człowiek o właściwym momencie i zbierze właściwe tanie brawka. Więcej niż pewne jest to, chociaż za każdym razem się słyszy, iść do prokuratury albo przedstaw dowody. No proszę Państwa, no, nie żartujmy. W tego rodzaju kwestiach, tego rodzaju prowokacjach nigdy nie ma żadnych dowodów. No chyba, że któryś po pijaku będzie gadał z jeden minister po pijaku będzie gadał z drugim ministrem, a jakiś kelner to nagra, jak to mieliśmy w przypadku Sowy i Przyjaciół, czyli konkretnie ta rozmowa Wojtunika z Bieńkowską. No i trzeci wniosek, proszę Państwa, chyba najbardziej pocieszający i odwołuje się tu znów do swojej diagnozy, do swojego proroctwa, że ta władza będzie się ośmieszać i kompromitować w błyskawicznym tempie. Proszę Państwa, nie minęło 3 miesiące. Nie minęły 3 miesiące, a mamy Tuska i jego politykę na pełnej, no nie znajdę tutaj synonimu, na pełnej mamy, proszę Państwa. Także tutaj na szczęście się nie pomyliłem. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.